Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zbliża się Wigilia, Boże Narodzenie, no i czas już pomyśleć o uszkach. My tutaj też już zaczynamy uszka robić. No i w związku z tym, że robię, to pokażę Wam od razu przepis, jak u mnie w domu się te uszka robi. Niby uszka, ale każdy ma swoją technikę, każdy ma gdzieś tam swój przepis. No podstawa chyba grzybki. Grzybki leśne, takie u mnie w tym przypadku są podgrzybki. Prawdziwków niestety nie szaleję, nie nazbierałam ich tyle. To by było chyba trochę za bogato. Uszka z prawdziwków. No i teraz te podgrzybki najpierw trzeba dokładnie umyć, namoczyć, żeby wszystkie ewentualne jakieś tam trawki, które się poprzyklejały, żeby odmokły, odeszły. Trzy razy umyte. No i teraz zalewam je wodą i posolę te grzyby. Ja zawsze przy gotowaniu grzyby solę, z tego względu, że one przejdą tą solą, nabiorą słoności i później, jak się doprawia farsz, już nie trzeba dawać tyle soli i on jest taki wyrazisty. No i stawiam na gaz. Gotować będę około 10-15 minut, tylko no kto gotował grzyby, to wie, że trzeba pilnować, bo one uciekają, zgara, będą kipiały. No i tutaj chwilka nieuwagi, chwilka rozmowy na fejsiku i niestety będzie pół kuchni do sprzątania. Także pilnować trzeba tutaj. Z autopsji to pytanie mówisz? Tak, mówię to z autopsji. Tak, jak się kiedyś zagadałam z kimś tam właśnie na Messengerze i grzyby mi uciekły z garnka. Grzybki się już ugotowały i o dziwo nie zdążyły mi wycieknąć. Zobaczcie, jaka brązowa jest woda z nich. I teraz je odcedzę. Nie będę ich tutaj przelewać zimną wodą z tego względu, żeby nie tracić tutaj ich takich właściwości, bo jeżeli ja bym przelała teraz te grzyby wodą, to wypłukam całą tą esencję. A trzeba pamiętać, że one były płukane już na początku. I zostawię sobie je do rana. One mi teraz tutaj odciekną. Jest wieczór. Jak odciekną, wyniosę na dwór. Tam jest minus i one mi do rana tak bardzo fajnie się ściągną, stężeją i będą idealne do mielenia. Grzyby bardzo ładnie już tutaj przez noc ściągły, odsączyły się od nadmiaru tej wilgoci i teraz trzeba je oczywiście zmielić. Kto będzie mielił? Mamusia! I teraz mamuśka będzie mieliła grzyby, a ja zeszklę cebulę. Ergofobia nam minęła. Kawa wypita. Wróciła chęć do pracy i bierzemy się dalej do dzieła. Mamusia tutaj działa z grzybkami, mieli, a ja biorę się za ciasto. Wszystkie składniki i proporcje, których ja będę używać do ciasta, będziecie mieli podane w opisie. Kliknijcie palcem w tytuł i się pojawi. Mąka. I do mąki dodaję jajko. Jedno jajko na kilogram mąki. Ja tutaj robię dzisiaj hurtem, więc są dwa jajka. I teraz nie solę ciasta. Sporo osób ciasto soli. My w domu nigdy żeśmy nie solili z tego względu, że sól tak jakby utwardza to ciasto. Ciasto wtedy jest twardsze. Soli się dopiero wodę w garnku. Ta sól się zagotuje i ona już nie ma takich właściwości utwardzających. Także soli tutaj nie daje. Jajko i teraz wrzącę mleko. Tyle co zdjęte, zagotowane z ognia. Daje mleko procent 2-3-2. To tutaj już nie ma większego znaczenia. Jeżeli nie chcecie z mlekiem, możecie dać samą wodę przegotowaną bądź pół na pół. Jednak z mlekiem na przestrzeni lat żeśmy sprawdzili, że ciasto jest delikatniejsze. Także tutaj u mnie będzie mleko, resztę, jak mi braknie mleka, to doleję sobie wody, dopełnię wodą, ale najpierw olej.
trochę oleju, można dodać masło i jednak sprawdziłam, że olej sprawia, że to ciasto będzie takie bardziej gładkie, bardziej szkliste i jednak tutaj w tym wypadku olej lepiej się sprawdza. No i robię ciasto. Będzie gorąco w łapki, ale niestety tutaj to na tym polega. Kamerkę mam dosyć daleko. Nie mam kamerzysty, także no musi być tak jak jest. Tutaj mam nadzieję, że będzie dobrze widać. I teraz wlewam to mleko i nie zagniatam od razu ciasta, tylko tak tutaj zobaczcie. Dolewam mleko i cały czas mieszam. Mieszam po to, aby tą mąkę napowietrzyć. Jeżeli ja bym wlewała i od razu ugniatała, ciasto będzie twardsze. A tutaj chodzi, aby napowietrzyć. Gorąco. Tak trzeba wlewać mleko, aby tutaj mieć pole manewru, żeby sobie rąk nie poparzyć. Przewracać tą mąkę. Lata wprawy robią swoje. Pamiętam, jak mnie mama uczyła zagniatać ciasto na pierogi. Ile razy sobie właśnie poparzyłam paluchy, pamiętasz? No pewno. I oła, ja nie będę. A co to nie będziesz? Chcesz mieć męża? To rób. Tak było? Nauczyłaś się. Tak. I się nauczyłam. Dokładnie. Życie jest najlepszym chyba nauczycielem, bo nauczy nas wszystkiego. Szkoła nas nie nauczy tego. Nauczyciele, a życie zrobi swoje. No i troszkę mi brakło, więc tutaj doleję sobie już gorącej wody. Ile tej, tego mleka czy wody, to już zależy, co będziecie używać. Też będziecie mieli podane na kilogram mąki, mniej więcej. Bo tutaj też może się, że tak powiem, łyżką różnić, bo może będziecie preferować bardziej miękkie ciasto, bardziej gęste. No i ciasto jest już zagniecione. Zobaczcie, jak ono teraz wygląda. Jest gładziutkie, jednolite, ciepluteńkie. W ogóle nie klei się do stolnicy. To jest ciasto zaparzone, dlatego bardzo istotne jest, aby dać tutaj gorące mleko, gorącą wodę. Ciasto zagniecione. Grzybki mamusia zmieliła, no i teraz doprawianie. Podstawa, pieprz i sól. Tutaj już na oko, wedle uznania, wedle gustu, bo nie każdy lubi mocno pieprzne, także farsz trzeba będzie co chwileczkę próbować, czy nie brakuje tutaj któregoś ze składników. Ja na początek tak sobie daję na oko, już mniej więcej mam tutaj takie ilości wypraktykowane. Cebulka. Cebulka zeszklona na smalczyku, na tłuszczu. Wszystko robię na smalcu. Większość rzeczy, zdecydowaną 99,9% robię na smalcu. Z tego względu, że jest on zdrowszy, bardziej taki aromatyczny i taki, no można powiedzieć, lepszy. Lepszy przede wszystkim. I teraz do tego dodaję cebulę prażoną. Cebuli prażonej też na oko. Ja ją jeszcze tutaj ręką przegniatam, bo jednak ona ma dosyć duże płatki. Cebuli tak naprawdę wedle waszego uznania. Dodać troszeczkę, spróbować sobie ten farsz. Jeżeli uznacie, że jest przymało, że chcecie więcej, to tej cebuli dołożyć. I teraz dodaję kaszę mannę. Sporo osób dodaje bułkę tartą. U nas bułki tartej się nie dodaje z tego względu, że bułka tarta, ona tak jakby zatwardza farsz z grzybków. Kasza manna natomiast, ona ma właściwości wchłaniające i pęczniejące. I tutaj w grzybach znajduje się jeszcze ich naturalna wilgoć z wody, którą one wchłonęły.
kasza manna, teraz wymieszana tutaj z tym farszem, wchłonie nadmiar wilgoci, spęcznie jej w ogóle nie będzie w grzybach czuć, a nada takiego fajnego, ciekawego smaku. I tej kaszy manny też zależy, ile macie grzybów. Jeżeli jest to pół kilograma grzybów, łyżka, bo no, kasza manna, tak jak mówię, pęcznieje. Ja na swoją ilość muszę dać tutaj 3. Wystarczy 3 łyżki. No i teraz to wszystko wymieszam na jednolitą masę. Będę oczywiście jeszcze próbowała, czy przypraw jest dosyć. Chodzi tutaj o sól, pieprz. No i kaszy manny jeszcze można dodać łyżkę, bo te grzyby są zdecydowanie przyrzadkie. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, jakie grzyby się suszy. Jeżeli suszymy małe owocniki, one są twarde i nie absorbują później podczas gotowania wody w siebie. Natomiast duże owocniki, one działają jak gąbka i podczas gotowania piją wodę, więc przy mieleniu mają tej wody dużo. Można je odciskać, można wyciskać, także tutaj też grzyby mają duże znaczenie, w jakiej fazie wzrostu są zbierane do suszenia. Taką później uzyskujemy konsystencję w farszu. Ja tutaj miałam zdecydowanie więcej tych dużych, czyli muszę dodać jeszcze łyżkę kaszy manny. O, i teraz będzie idealnie. No i produkcja pierożków ruszyła. Ciasto przykrywam sobie woreczkiem, żeby mi nie obsychało, bo to jest dosyć duża ilość i ono by szybciutko mi obsychało. Później te pierogi by były takie wiecie, obeschnięte, ciężko by się sklejały. Ono jest bardzo sprężyste. Zobaczcie, jakie gładziutkie jest w środku to ciasto. To właśnie daje zaparzanie wrzątkiem, wrzącym mlekiem bądź wodą. I teraz no już tradycyjnie, tak jak wiecie, ja nie rozwałkowuję, nie odkrawam od szklanki. Niektórzy na uszka wycinają kwadraty i później wychodzi takie szpiczaste to uszko. Ja robię takie no prawdziwe, tradycyjne uszka, normalne. Formuję tutaj wałeczek. No i jak zauważyliście, fartuszek. I zaraz może się pojawią pytania, po co fartuszek, skąd taka odmiana grzyby? Ja mam taką głupią mentalność, że jak gdzieś tam formuję to uszko i przyklei mi się czy coś o siebie. No i łatwiej jest fartuszek wyprać jak później bluzkę. I teraz wałkowanie. Ciasto, ono generalnie się nie skleja, nie trzeba tutaj podsypywać mąką. Ja tutaj biorę i dosłownie tak sobie przejeżdżam z tego względu, że placuszki kładę jeden na drugim, tak jak tutaj widzicie, i pod wpływem czasu, bo zanim wylepię uszka, to one tutaj troszkę leżą i gdzieś tam by mi się mogły sklejać. Dlatego delikatnie sobie przecieram stolnicę mąką. No i lepienie idzie dosyć szybko. Farsz, zobaczcie, jak on teraz tutaj ściągnął pod wpływem kaszy manny. Kasza manna wchłonęła tutaj całą nadmierną wilgoć i jest gęsty. Bardzo fajnie się formuje tutaj na plackach. I teraz takiego pierożka zaginam i jest uszko. Idzie dosyć szybko. Zobaczcie, kto przyszedł. Moje szczęście przyjechało. A właściwie nieszczęście. I co? Jak tam? Na ile jeszcze będziesz siedział w tym kikutku? Nie wiem, za 2 tygodnie do kontroli. I kolejne uszko. Nakładam tutaj troszkę tych grzybów. Doduszam sobie łyżeczką. Brzegi bardzo łatwo się sklejają, bo ciasto jest
klejące. O i właśnie, i tutaj popycham i teraz palec o fartuszek. I tu zaklejam. I uszko gotowe. Woda się już gotuje, osoliłam ją. Dopiero teraz, jak zaczęła się już, powiedzmy, tam gotować, posypałam, wsypałam sobie soli i teraz uszka. Tutaj po wrzuceniu trzeba je mieszać, bo one będą się dosyć szybko przyklejały do dna garczka i później potem będą takie porozrywane, będzie ten farsz wyłaził z tych uszek, będą wyglądać nieładnie, nieestetycznie. Po odcedzeniu wysypuję uszka na tacę i teraz ważne jest, żeby one były luźno, nie mogą być narzucone jedne na drugie, bo będą się sklejały, one teraz będą odparowywały, będą stygły i na kupie niestety się skleją, a jak się skleją, będą się rozrywać, tutaj będą pęknięcia i ten farsz później wylezie. Zostawię je do całkowitego wystygnięcia i wstawię do zamrażarki, żeby mi zamarzły na kość. No i jeszcze pokażę Wam później na koniec, jak one wyglądają po zamarznięciu, co dalej z nimi robić. Uszka już się zamroziły, trochę ich tutaj ubyło. Dostały w międzyczasie nóg, bo tak każdy podchodził za łóżko, no i troszkę się zmniejszyło. Ale są one luźno, nieposklejane, nie są nigdzie porozrywane. Takie pierogi można sobie przygotować dużo wcześniej, czy takie uszka. I teraz do woreczka i na Wigilię będą już gotowe. Będzie oczywiście jakoś ta praca troszkę rozładowana. No i co? I chyba można teraz już tak oficjalnie zacząć sezon, jak to się mówi, nie rusz, zostaw, bo to na święta, a po świętach otworzymy sezon, jedz, jedz, bo się zepsuje. Prawda, mężu? Mąż tutaj się nic nie odzywa, bo on zna ten ból przed świętami, zawsze jest, nie rusz tego, bo to na święta, a później po świętach dojadaj. Tydzień czasu się dojada. No i cóż, no, będę kończyć, biorę się dalej jeszcze za takie tutaj swoje pracę, a Wam życzę takiej radości w tym ferworze przedświątecznym, takiego przystopowania, nie szalenia ponad stan, bo później to wszystko ląduje w śmieciach, albo dojadamy miesiącami. Niepotrzebnie takie właśnie przygotowywanie ponad. No i życzę Wam spokoju, radości i zadowolenia. Do następnego!